Cześć, Tomasz Popielarczyk, Antweb. Jesteśmy na przedpremierowych pokazach Xperia XZ oraz Xperia X Compact. Nowe smartfony z serii X, serii zapoczątkowanej w tym roku. Sony zamyka się w tej jednej linii. Widać tutaj, że oba urządzenia mają podobny design. Xperia XZ, jak łatwo się domyślić, jest flagowcem w tegorocznym portfolio japońskiego producenta. Wcześniej flagowe te telefony Xperia miały były oznaczone literką Z i tutaj właśnie Sony kontynuuje tę tradycję. Również mamy Z, tylko zamkniętą właśnie w tym portfolio X. Xperia X Compact to natomiast mniejsza wersja po prostu Xperia X. Tutaj mamy bardzo podobne parametry, choć po prostu oczywiście mniejszy wyświetlacz. Tego smartfona wykonano z tworzywa sztucznego, jest on nieco grubszy, widać, że nie jest on topowym urządzeniem, chociaż trudno cokolwiek mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do jakości wykonania. Nic tutaj nie trzeszczy, nie ugina się, także jak na tworzywo sztuczne jest bardzo solidnie. Tutaj już mamy metal, Sony określa tworzywo, z którego wykonano tego smartfona, jako Alcaleido, jakiś autorski twór producenta opatentowany. Oprócz tego Xperia XZ jest wodoszczelna i kurzoodporna, czyli potwierdzenie to wszystko mamy certyfikatem IP68. Możemy zamaczać, brać z nim prysznic, topić, choć oczywiście w granicach rozsądku. Różne rozmiary obudowy to oczywiście różne przekąty wyświetlacza. Tutaj mamy 4,6 cala rozdzielczość HD, tutaj mamy 1080p i przekąt na 5,2 cala. I to widać, choć oczywiście nie jest to tak, że patrząc na Xperia X Compact mamy jakąś gorszą jakość obrazu. Przekąt jest mniejsza, także to zagęszczenie pikseli stoi na bardzo podobnym poziomie. Nie ma tutaj żadnych powodów do czepiania się ekranów. Sony w swoich smartfonach zawsze miało bardzo dobre aparaty i nie inaczej jest tym razem. Oba urządzenia tutaj oparto na matrycach 23 megapiksele. Tym, co się zmieniło, są nowe sensory podczerwieni RGB, C i R. One służą do wykrywania światła podczerwonego, którego ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć. I w ten sposób kolory na naszej fotografii są bardziej naturalne. Chodzi po prostu o to, żeby zdjęcie nie miało żadnych przebarwień, żeby to światło, które nie jest widoczne ludzkim okiem, ale jest widoczne przez matrycę aparatu, było redukowane. Sony chwali się również, że Xperia XZ oraz Xperia X Compact są pierwszymi urządzeniami, w których zastosowano 5-osiową stabilizację obrazu. Ponadto, co ciekawe, znajdziemy to również w przednich kamerkach. W przypadku Xperia XZ mamy tutaj aż 13 megapikseli, co w połączeniu jeszcze ze stabilizacją daje bardzo fajne efekty. Tutaj mamy mniej, bo 5 megapikseli, choć oczywiście stabilizacja dalej jest. No i jeśli chodzi o nagrywanie wideo, to Xperia XZ potrafi również rejestrować wideo w rozdzielczości 4K, co na pewno jest ważnym szczegółem. Ponadto zmieniła się jeszcze delikatnie aplikacja do aparatu. Tutaj wprowadzono mały lifting interfejsu oraz dodano kilka dodatkowych opcji do trybu zaawansowanego. Między innymi możemy sobie zmodyfikować czas migawki. Na co uwagę zwracają jeszcze użytkownicy? Oczywiście na baterię. W przypadku Xperia XZ mamy ogniwo 2900 mAh, tutaj mamy 2700 mAh. Sony chwali się, że wprowadzono tutaj technologię ochrony baterii, która ma podczas długotrwałego podłączenia do ładowarki analizować w oparciu na przykład o ustawiony budzik to, kiedy smartfon ma być gotowy, kiedy chcemy z nim wyjść z domu na przykład, czy kiedy wstajemy i tak ładować baterię w takim tempie, w taki sposób, żeby te 100% było osiągnięte w momencie, kiedy my się budzimy, kiedy tego smartfona naprawdę potrzebujemy. W teorii brzmi to bardzo fajnie, zobaczymy, czy w praktyce również będzie efektywne. Ponadto wprowadzono również technologie, które mają zapobiegać szybkiemu zużywaniu się baterii, zatem po 2 latach akumulatory zastosowane w nowych Xperiach mają mieć taką samą żywotność jak podczas zakupu. Jeśli chodzi o smaczki software'owe, to niestety nie znajdziemy tutaj w żadnym ze smartfonów Androida 7.0. Dalej pracują na Androidzie 6.0. Sony wprowadziło tutaj
kilka dodatkowych usprawnień, kilka elementów, m.in. funkcję agenta, asystenta, który ma analizować to, w jaki sposób korzystamy z naszego urządzenia i wyświetlać nam dodatkowe podpowiedzi. Mamy za dużo powiadomień, to asystent nam podpowie, jak zredukować liczbę powiadomień. Jeżeli uruchamiamy aparat poprzez wejście do menu i znalezienie ikonki aparatu, asystent nam podpowie, że możemy nacisnąć spust migawki i szybciej go wywołać. Jeżeli mamy jakieś nieużywane aplikacje, których nie używamy, to asystent będzie je automatycznie usypiał w taki sposób, żeby nie zużywały zasobów systemowych. Jest to na pewno jakaś tam ciekawa funkcja, choć nie rewolucyjna, bo już widzieliśmy podobne implementacje tego rozwiązania w innych urządzeniach. Jeśli chodzi o wydajność, to mamy Snapdragona 820 i oczywiście wszystkie idące za tym korzyści, jak QuickCharge 3.0 czy LTE w najwyższej możliwej kategorii. Tutaj mamy Snapdragona 650, czyli ta wydajność jest teoretycznie niższa, ale ze względu na ekran HD nie czuć tego tak naprawdę podczas codziennego użytkowania. Aplikacje działają równie szybko, smartfon reaguje równie sprawnie, także prawdopodobnie, jestem przekonany wręcz, że nikt, kto będzie miał Xperia XZ czy Xperia X Compact, nie będzie narzekał na brak mocy obliczeniowej. Oba smartfony trafią na polski rynek jesienią. Xperia X Compact pojawi się pod koniec września, Xperia XZ na początku października. Za nią zapłacimy 2999 zł, czyli typowa cena dla flagowca. Dostępne trzy wersje kolorystyczne: czarna, platynowa oraz ta, którą tutaj trzymam, kobaltowy granat. I przyznam szczerze, że jest najładniejsza z nich wszystkich. Taki subiektywna cena. Jeśli chodzi o Xperia X Compact, tutaj mamy cenę 2199 zł i również trzy wersje kolorystyczne. Czarna, biała oraz właśnie taka błękitna, niebieska. W każdym razie również najładniejsza z nich wszystkich, bo może najoryginalniejsza. A to się wytnie, prawda? Także dzięki za obejrzenie. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć na temat tych smartfonów, no to pytajcie w komentarzach oczywiście, bo my tutaj z nimi spędzamy więcej czasu, ale nie możemy po prostu nagrywać tego wideo trwającego 20-25 minut, bo nikt by tego nie obejrzał. Także jeżeli coś Was szczególnie interesuje, to pytajcie, a my postaramy się odpowiedzieć. Chociaż nie pytajcie teraz, bo my teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy oglądacie to wideo, my jesteśmy na IFA w Berlinie, więc nie mam internetu i prawdopodobnie będzie to trochę utrudnione, ale jeżeli wrócimy, albo jeżeli pojawimy się gdzieś w miejscu, gdzie będzie internet, to wtedy na pewno odpowiemy na Wasze pytania, także dzięki i cześć!